Tak, oczywiście. Sport jest niesamowity. W ogóle mamy nie tylko w seksuologii, ale w kardiologii też jest taka zasada, że ruch zastąpi wszystkie leki, ale wszystkie leki nie zastąpią ruchu. Ruch jest niesamowity ze względu na to, że poprawia się nam układ krwionośny, układ oddechowy, mózg jest ostrzeliwany dopaminą, hormonem szczęścia. Wpływa to też pozytywnie na naszą samoocenę, bo mamy poczucie, że podobamy się sobie. Właśnie wiele osób, które tu przychodzą do mnie do gabinetu, no to patrzą w lustro i mówią: kurczę, ja sam z sobą bym się nie przespał. Tak się zmieniłem, przytyłem 5 czy 10 kilo, że już nie jestem atrakcyjny. I ona pewnie, ta moja partnerka, też to widzi. No i zanim się cokolwiek zacznie, na przykład partnerka się dobiera, uwodzi tego mężczyznę, to on ma poczucie: nie, kochanie, może jutro, bo w głowie ma myśl, że przytyłem 10 kilo i pewnie jak ona się do mnie dobiera, to robi to z jakiejś litości, albo z tego, że dawno seksu nie uprawiała, a nie dlatego, że ja jej się podobam. Trzeba to uwzględnić. Więc ten sport robi niesamowite rzeczy. Polecamy gorąco. Jeśli chodzi o otyłość, to rzeczywiście ona ma wpływ na seks, no bo kobiety, które są bardziej otyłe, potrzebują dużo mocniejszych bodźców, w sensie dużo mocniejszej stymulacji, czy sutków, czy łechtaczki. Jakby te strefy erogenne, ja nie mówię, że to jest zasada taka dotycząca wszystkich kobiet, ale u wielu kobiet otyłych one potrzebują dużo więcej nakładu sił i uwodzenia, zdobywania przez mężczyznę, żeby one podobnie funkcjonowały seksualnie jak kobiety szczuplejsze. I podobnie jest u mężczyzn, że mężczyźni na przykład z otyłością brzuszną, ta otyłość brzuszna to jest to jakby taka fabryka, która zmienia hormony męskie, testosteron, na hormony kobiece. Więc wielu mężczyzn, którzy tu do mnie przychodzą, a mają otyłość brzuszną, to oni mają dużo mniejszy popęd seksualny ze względu na to, że ten testosteron się wytraca w tym tłuszczu. A mało tego, to co motywuje wielu moich klientów do zmiany stylu życia i zrzucenia wagi jest to, że jeśli mężczyzna schudnie 10 kilo, to jego członek wydłuża się o 1,5 centymetra. Więc 20 kilo mężczyzna chudnie, członek się wydłuża o 3 centymetry, to jest naprawdę sporo.